Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Ja jestem Rosso, a to jest odcinek kolejny z Margonem. Tak sobie chodzę i robiłem questy z Halloween i sobie postanowiłem, że a może coś sobie nagram przy okazji, bo został jeszcze mi jeden quest i quest dzienny do zrobienia. To w momencie, kiedy będę robił quest dzienny, to sobie nagram dla was odcinek. Także dzisiaj będzie bez żadnego expienia, bez żadnego tam czegoś. Tylko po prostu będziemy sobie cisnąć... dzienny. Więc tak, mam tutaj solucję otwartą obok, także to będzie szybkie. Questa zaczynam od cieci rady. Co to jest? Psikus albo psikus? Jak to się nazywa? Pora kogoś rozweselić. Okej, czyli tutaj. Czyli najdłuższy chyba quest, jaki mógł się trafić. Tak, zaczynamy u niej i przeszukujemy beczkę, która jest obok. Beczka jest w tym miejscu i musimy ją przeszukiwać aż do skutku. I co ja dostałem? Skóra jelenia. A co potrzebujemy? Włóczkę potrzebujemy. Oto przeszukiwamy, przeszukujemy po raz kolejny i włóczkę mamy. Idziemy do tej babeczki i co? Kod Befry. A gdzie jest Befra? Aha, czyli musimy iść do Karkahan. No dobra, w takim razie idziemy do Karkahan sobie i idziemy coś z tym włóczką zrobić. Nie wiem co. W sumie, coś musimy na pewno z nim zrobić. Tu jest ta babeczka, która sobie wisi i nas tepa z powrotem do miasta. Także tyle dobrze. Wbiłem 163 level dzisiaj, bo potrzebowałem trochę pieniędzy, dlatego cisnąłem na jak to się nazywa, na błogosławieństwie, który zwiększa lód, a bardziej zmniejsza szanse na pusty lód. Gdzie jest ta Befra? Tutaj. A właśnie, jak zauważyliście, korzystam teraz z minimap plus zamiast Margo Pogromcy. Faktycznie jest dużo lepszy moim zdaniem niż Margo Pogromca, także tutaj kilka osób, które mi to pisały, że faktycznie ten minimap plus jest lepszy, to tutaj przyznaję wam rację, jest lepszy na naprawdę. Tak, dajemy mu tą włóczkę śmieszną. Słucham? No teraz wytny. Dobra, wracamy do cieci rady. Tak, dodatek jest na pewno lepszy. A wracając do tematu. Wbiłem 163 level z tego względu głównie, w sumie przy okazji go wbiłem, bo zbierałem pieniądze. Pieniądze zbierałem na zbrojkę, na 166 tom z ametystem, coś takiego, ta, która jest łączona z łowcą, i na naszej z ogrów, także razem mi wyszło to jakieś 30 milionów i musiałem to uzbierać na szybko. Tamtą zbrojkę na 165 staram się sprzedać, ale no nikt nie chce jej za bardzo kupić. Dlatego, no nie wiem, może po prostu ją założę na 165, no, trudno. Ale to się zobaczy. Swoją drogą, wielu z was zaproponowało już kolejne materiały, to co zrobić z tancerzem i przy okazji coś dodatkowego. Ja. Aha, musimy znaleźć Valerinę, tak? Valerianę. Dużo osób zaproponowało różne kolejne materiały w związku albo z tancerzem, albo i nie. I jednym z najciekawszych w sumie tutaj propozycji, już nie licząc tancerza, był challenge, który miał na zasadzie wbicie tutaj 141 levela w 2 tygodnie. I zastanawiam się nad tym, i to tak bardzo, bo... Valeriana... Valeriana. Nie ma jej. Gdzieś musi być tutaj i jest w jakimś dziwnym miejscu najprawdopodobniej. Kurde. Dobra. I tak, i coś, co chciałem powiedzieć. I właśnie, i to jest bardzo ciekawy, interesujący pomysł. I najprawdopodobniej coś takiego wykombinuję. Może nie dosłownie z 141 poziomem, ale na pewno zrobimy coś na zasadzie, jaki najwyższy level uda mi się wbić w 2 tygodnie, może coś takiego, coś na tej zasadzie, nie wiem, zobaczymy jak to będzie działać. Fajny pomysł ogólnie na jakąś taką dodatkową serię, na specjalne coś, także no,
tutaj gratki dla ciebie. Chwila, coś wale. Chwila. Tak, po całym Werbin. Respi się po całym Werbin. Jezus, dobrze ja to napisałem? Valeriana, no dobrze. Dobra, to idziemy, szukamy, mamy, miejmy nadzieję, że nam ją wyszuka. O mój Boże, to jest kwiatek. Jaki ja jestem głupi. Boże, dobra. Ktoś tu do mnie napisał, w jaki sposób. Potrzebuję jakiegoś dopomogi, widzę, wspomogi. Jeżeli potrzebuje pieniędzy, no to rzucimy mu coś tam, na, tak, tak, coś tam, co, po coś tam. Dobra, to wracamy się na razie do Erbin do góry. Gdzie jest ten cały ktoś? Gdzież ty możesz być, człowieku, człowieku, pokaż mi się. Tu żeś jest. Już cię nie ma. A nie, jesteś tam cały czas. Dobra, zabawka Derka. Jesteś swoją drogą na odcinku, także jak to oglądasz, to no, trafiłeś na mój dobry dzień. Niech będzie. Dobrze. Tak, to idziemy z powrotem do Halloween, na mapkę eventową, idziemy do Cicirady. Mamy już tutaj Valerianę, który jest kwiatkiem, goddammit. No ale okej. Zdarza się takie trochę chwilowe zaćmienie, to w moim przypadku bardzo często, ale to nic, łyczek kawusi. Znaczy, zaczekaj chwilę. 2 minuty musimy poczekać. Ej, to ja zrobię wam cięcie, bo nie będziemy czekać 2 minut. Dobra, moi drodzy, było krócej niż się spodziewałem. Nawet nie było 2 minut, to było mniej niż 2 minuty, no ale dobra. Więc tak, po czekaniu jest nasączona i idziemy do kota od Befry. Do kota Befry, tak, w ten sposób. Idziemy do kota Befry i... I co zrobimy? I damy mu włóczkę. I w tym momencie najprawdopodobniej skończy się już quest. Ale to się okaże. Kurczę, strasznie mi się podoba ten motyw z tymi dyniami tutaj. W ogóle lubię świecące się dynie. Jakoś tak, nie wiem, fajnie to wygląda. Fajny klimacik tutaj. Dobrze, idziemy do domu Befry. I swoją drogą, to co jest epickie w tym dodatku, to jest to, co kulało w Margo Pogromca, czyli to jak się kliknie, to postać idzie faktycznie normalnymi ścieżkami, a w Margo Pogromcy blokował się na każdej możliwej przeszkodzie, na jakimś przeciwniku czy coś, nie znalazł sobie drogi naokoło, tylko przeszedł przez tego przeciwnika i się zbugował. A tutaj to tak nie działa, tutaj faktycznie sobie znajdzie naokoło drogę. Dobra, dajmy mu łuczkę. Okej. Wracamy do Cicirady. I ona jest gdzieś tu na dole. I dostaniemy za to kulturalnie walutę eventową w postaci sztuk 1. Tak. Wiem, że to źle odmieniłem, ale ci jedną sztukę dostaniemy, co jest, z czym jest, no mało tego jest, ale no, no cóż, mamy 4 sztuki aktualnie. Jeszcze jeden quest mi został do zrobienia. Także będę miał 5 albo nawet... Bo nawet więcej. Chwila, bo coś mi tutaj jakoś 2 razy esencja. A, faktycznie. Dobra, będę miał 5, bo za jedną dostałem 1 esencję, za drugi quest dostałem 2 esencje, teraz 3, czyli w sumie 4. Jeden quest muszę poczekać. I jeszcze jeden quest jest do zrobienia. Dobra, a na co zbieram? Zbieram na błogo. Bo strzały mi się raczej nie przydadzą aż tak. Strzały mi się nie przydadzą, pomki i tak dalej też mi się nie przydadzą. Tutaj potrzebuję 1, 2, 3, 4. A to jest? O, jeszcze da rady.
Strzały mi się tak bardzo aż nie przydadzą, bo to szkoda hajsu na to, bo to się zużyje w końcu. Pomki i tak dalej mi się nie przydadzą na inne postaci na razie. A to, co mi się przyda na pewno, to właśnie te błogo tutaj, które jest chyba tutaj. Ona ma te błoga? Nie, ty masz wyzwania. Błogosławieństwa chyba ma ta. Pożyrka pokraczna, tak? Tak. I chodzi mi o to szczególne... Mogę to przesunąć? Nie mogę tego przesunąć, ale mogę zrobić tak i też gówno będziecie widzieć. No cóż, ale przeczytam wam. Cios krytyk plus 1, wszystkie cechy 49, życie 1114, zwiększa ilość zdobytych punktów doświadczenia z walki o 111%. I to jest to, przez co głównie chcę mieć to błogosławieństwo. No i SA plus 0,49. Z tego względu, że strasznie trudno się teraz zdobywa doświadczenie i jak będę robił, już myślę przyszłościowo, ten quest, ten challenge z tym wbijaniem levela, to przyda mi się takie błogosławieństwo. Właśnie 60 minut działa, także w 60 minut jestem w stanie wbić, no... sporo leveli. To też jest fajne, te drugie błogosławieństwo, ale w sumie nie. Patrząc tak bardziej w przyszłość, to ten trupi almanach mi się tutaj bardziej przyda. Także no, taki jest plan. Niemniej jednak 10 sztuk takiego błogosławieństwa kosztuje aż 35 waluty eventowej. Jest drugi dzień eventu, ja dopiero dzisiaj zacząłem robić questy. Będę miał dopiero 5 waluty, gdzie jeszcze 30 to będzie, no, słabo. Szczególnie, że event kończy się, już wam mówię dokładnie, 5 listopada, czyli zostało, ile mam październik dni, 31, zostało 16 dni, czyli 16 jeszcze waluty eventowej zdobędę, a reszta, nie mam pojęcia, zobaczymy. Niemniej jednak na dzisiaj to by było na tyle, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zapraszam was na Discorda, na Instagrama, na Steama, gdzie jeszcze? Na inne materiały, na przyszłe, na poprzednie. Dzisiaj wleci jeszcze Darkestik w tym tygodniu, także mam nadzieję, że będziecie oglądać, bo to już końcówka praktycznie pierwszego sezonu, że tak powiem. Tak samo Margonem, ale to w przyszłości, to się dowiecie w przyszłości, o co chodzi z tym pierwszym sezonem. Ja się z wami żegnam. Jak już mówiłem, szerokości i do usłyszenia.